Witamy Państwa na chyba najbardziej niezwykłym wieczorze książęcym, nie 13, 14, także na pewno nie będzie pechowy. Niezwykły, bo jak Państwo widzieli, zaczął się trochę inaczej niż zwykle i trochę inaczej niż zwykle wyglądamy my, a przede wszystkim nasz gość pierwszy, nasz gość drugi. Najpierw może przedstawię Pana Macieja Rąbalskiego z zespołu Corona Florum, zespołu tańca dworskiego. Będzie nas raczył swoją opowieścią książęcą i zamkową na wieczorze kwietniowym. Ale dzisiaj naszym gościem jest pan dr Piotr Napierała z Poznania. Historyk i znawca epoki, co widać nie tylko po stroju, ale za chwilę po tym, co będzie mówił. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie jak zwykle prowadzą Wojciech Kral i Andrzej Wątorski. W programie także muzyka na żywo, o tym jeszcze później. A na razie pora rozpocząć opowieść o królewskim marzeniu, czyli Wersalu Ludwika XIV, ale nie tylko, bo i jego następców. Panie doktorze, jak się to wszystko zaczęło? To znaczy, tak. Zamek, to był właściwie taki malutki pałacyk myśliwski Ludwika XIII wcześniej. I Ludwik XIV w 1662 roku uznał ten pałacyk za swoją oficjalną siedzibę, co oznaczało nie tylko to, że on tam pomieszkiwał, ale także to, że przyjmował tam na przykład dyplomatów, że zajmował się tam sprawami państwowymi, bo to właściwie to się zmieniło. Wcześniej oczywiście polować też tam mógł, prawda? Ale nie była to siedziba oficjalna. Natomiast zanim sprowadził tam cały dwór i Wersal stał się taką, no, mówi się czasem, że drugą stolicą albo że nową stolicą, to jest troszkę uproszczenie, bo właściwie ministrowie cały czas kursowali przez te 30 km z Paryża do Wersalu i podpisywali więc tak pół na pół, jeśli chodzi o edykty i akty prawne i dokumenty. Także można powiedzieć, że Wersal stał się taką, no, częścią składową stolicy Francji, może tak, niż nową stolicą Francji, ale to nastąpiło dopiero 20 lat po uznaniu tej siedziby za oficjalną, czyli w 80. roku, 1682. Wtedy sprowadzono tam dwór. Dlaczego Ludwik XIV zdecydował się nie rezydować w Paryżu? Czy to właśnie wynika ze złych doświadczeń z czasów dzieciństwa, czyli kwestii frondy? No bo Paryż był tą rezydencją jednocześnie królewską, prawda? Stolicą Louvre, w którym przebywał Ludwik XIII. Oczywiście, dokładnie. Ludwik pamiętał te pamiętne właśnie nieprzyjemne dni, kiedy rzeczywiście musiał uciekać z Paryża chyłkiem ze swoją rodziną, ze swoją mamą. To było w czasie fronty, kiedy wojska Tureniusza, które przeszły na stronę Orlańczyków, czyli tej bocznej gałęzi królewskiej we Francji. No i w ten sposób można powiedzieć, że fronda, mówiąc najkrócej, było to takie sprzysiężenie zarówno tego rodu orlańskiego, jak i szlachty oraz niektórych miast, władz niektórych miast. No i wojska Kondeusza rzeczywiście nie mogły wytrzymać tych nacierających oddziałów Turena i rzeczywiście trzeba było wtedy uciekać. Także te 30 kilka kilometrów tego buforu chciał Ludwik rzeczywiście od tej pory mieć dla swojego bezpieczeństwa personalnego, no i bezpieczeństwa swojego otoczenia, dlatego Wersal. No właśnie, ale coś musiało zadecydować o wyborze właśnie Wersalu. Przedtem był ten pałacyk myśliwski Ludwika XIII. Tak, widzimy go tutaj. Z tego, co mi wiadomo, to nawet Ludwik XIV był bardzo przywiązany do tej budowli, do tego stopnia, że nie pozwolił architektom zburzyć starego pałacyku myśliwskiego, ponieważ traktował to jako dziedzictwo swojego ojca. I czy rzeczywiście Ludwik XIII bywał tam tylko na polowaniach, czy była to jego jakaś ulubione miejsce? No bo to się znajdowało gdzieś w lesie, poza samym Paryżem. Na dość bagnistym terenie. Właśnie. Pod mokłem. Znaczy, dokładnie, znaczy Ludwik XIII rzeczywiście traktował to jako coś więcej niż miejsce do polowania, bo to jego ulubione
pałacyk. Była to taka jego pustelnia, gdzie można powiedzieć uspokajał nerwy, zastanawiał się, jak dalej rządzić monarchią. Natomiast Ludwik XIV rzeczywiście bardzo lubił sobie ten pałacyk, nie pozwolił go, tak jak właśnie powiedziałeś, zburzyć. To znaczy, on go rozbudował, inkorporował jakby te mury, które ten pałacyk miał, do tego gigantycznego gmachu, jaki znamy dzisiaj. Robił kopertę tak zwane. Dokładnie, jako koperta, tak. Dzisiaj byśmy powiedzieli plomba, a wtedy można powiedzieć koperta, tak. No więc rzeczywiście klimat tego miejsca jest fatalny, nie wzięto pod uwagę, że to będzie o wiele większe obciążenie dla infrastruktury. Były cały czas właściwie, przez cały okres, no właściwie aż do rewolucji francuskiej, wszyscy goście z różnych krajów, z Austrii, z Holandii, z Anglii czy Prus, dziwili się, że uparto się na ten budynek, dlatego że tam rzeczywiście klimat był bagnisty, co oznaczał ataki reumatyzmu dla właściwie wszystkich, bo tam jest wybitnie reumatyczny klimat. Nawet ludzie, którzy nigdy nie mieli takich problemów, zaczynali je mieć. Także uparto się na ogromne fontanny i no, tak to było, że rzeczywiście albo działała jedna, albo druga. Tak? Nie starczało niby wody, chociaż było mnóstwo pomysłów. Także bazowano tu na holenderskich doświadczeniach, ale ciągle to było za mało. Ciągle tej wody było za mało, żeby te wszystkie fontanny jednocześnie mogły olśniewać. No i rzeczywiście klimat powodował, no był nieszczególny, zapach był nieszczególny, komary, prawda, wszystkie problemy związane z bliskością wagi, jak najbardziej. No, pół wieku później pewien wschodni władca zdecydował się zbudować na bagnach całe miasto. To też był jakiś taki projekt, być może pod natchnieniem Wersalu. Wersal to w ogóle cały kompleks budynków, kompleks pałacowy, rezydencja. Proszę sobie uświadomić, że do powstania Wersalu największą rezydencją monarchą w Europie było Buen Retiro. Pałac Buen Retiro w Hiszpanii, no, wybudowany za pieniądze Habsburgów hiszpańskich, na których Imperium Słońce nie zachodziło, więc oni mogli sobie rzeczywiście pozwolić na największą rezydencję w Europie, ale Ludwik XIV pokonał ich w tej rywalizacji i odtąd rzeczywiście Pałac Wersalu stał się najbardziej imponującą rezydencją, którą potem naśladowali inni władcy, bo wszystkie te Sanssouci, prawda, wszystkie te Peterhofy w Rosji, Gatczyny, prawda, to wszystko gdzieś jest wzorowane, jeśli nie na głównym gmachu Wersalu, to przynajmniej na jakimś ogólnym założeniu, a więc park, te fontanny, ogrody francuskie, ale też na niektórych pawilonach, prawda, na niektórych poszczególnych budynkach. Skąd taki wpływ i dlaczego w ogóle pomysł tworzenia takich rezydencji? 100 lat wcześniej, 200 lat wcześniej monarchowie europejscy nie mieli takich potrzeb. No właśnie, na początku XVII wieku, właściwie nie licząc może Hampton Court, nie było właściwie takich dużych siedzib władz, jakichkolwiek władz. Prawdopodobnie wtedy największymi budynkami były ratusz paryski i ratusz amsterdamski, dzisiejszy Koninklijke Paleis, czyli dzisiejszy pałac królewski, a wtedy Holandia była oczywiście republiką. Ja się tylko wtrącę, co ciekawe, Hampton Court nie został od samego początku wybudowany jako rezydencja króla Anglii, został przejęty. Dokładnie, od kardynała Olseya to był taki trochę wymuszony prezent dla Henryka VIII i to oczywiście jest wiek XVI. Co do Petersburga, to taka mała, myślę, że warto zauważyć, że klimat petersburski jest chyba troszkę lepszy jednak mimo wszystko, ze względu na to, choćby na temperaturę. Oczywiście, no, bagna tak, ale to było też takie bardziej klasycznie portowe miasto. Newa uchodzi do morza, prawda? A to jest w centrum lądu. Dokładnie. Wydaje mi się, że ten klimat jednak mimo wszystko był zdrowszy, chociaż na petersburski też narzekano w tamtych czasach. No ale to jak się król uparł, no to tak było. Jak się car uparł, to podobnie. Rzeczywiście wydaje mi się, że ten wpływ zasadzał się na tym, że no, przede wszystkim Francja od 1659 się najczęściej liczy od pokoju pirenejskiego, podpisanego przez właśnie Ludwika XIV i przez króla hiszpańskiego Filipa IV. Był to taki upokarzający dla Hiszpanii pokój, traktat pokojowy, który spowodował, że właściwie Francja staje się monarchią numer jeden w Europie. I od tego momentu właściwie wszystko, co francuskie, staje się modne. I tak jak do tego momentu wszystko, co w architekturze, przynajmniej wszystko, co rzymskie, wydawało się modne,
przecież wzorowano się na budowli nie tylko tych sakralnych, bo to właściwie zostało, ale nawet na tych budynkach użyteczności publicznej, byśmy dzisiaj powiedzieli, w sekularnych budynkach, też się wzorowano, ale do tego momentu, kiedy właśnie wytworzono ten klasycyzujący barok, taki charakterystyczny, dziwny styl francuski, który potem w wersji neo też był kontynuowany i właściwie Paryż w swojej masie cały czas nawiązuje do tego stylu, nawet w wieku XIX. I ten charakterystyczny styl rzeczywiście może nie był tak kropka w kropkę naśladowany, ale samo główne założenie jak najbardziej tak. Czy można powiedzieć, że Francja za czasów Ludwika XIV przeżywała okres prosperity, że król mógł pozwolić na tak wielką rezydencję? Skąd brał pieniądze na to? Wiadomo, że Francja prowadziła wtedy też politykę kolonialną, czy to w jakiś sposób wpłynęło? A jeszcze jedno, no wiadomo, że pod koniec życia króla był jednak kryzys w państwie, czy to też spowodowało no, zastój tych prac w Wersalu. To znaczy, jeśli chodzi o politykę kolonialną, to rzeczywiście forsował Jean-Baptiste Colbert, ale ona była w dużym stopniu projektem nieudanym, można powiedzieć. Wojny z Holandią były takim troszkę wołaniem o pomoc w ramach tej polityki, dlatego że właśnie nie udawało się tych Holendrów wyprzeć z rynków. No i próbowano najechać Holandię, czy wtedy jakby to się uda. No ale faktem jest, że rzeczywiście, znaczy kiedy my mówimy o wydatkach na Wersal, to jest też istotne, to nie są to wydatki na przyjemności. Tam przyjemności było względnie niewiele i tutaj za następnych królów to się nie zmieniało specjalnie. Tam zazwyczaj było nudno, tak przynajmniej wszyscy dworzanie twierdzili w swoich pamiętnikach. Na co dzień zabaw było niewiele, na co dzień był to raczej, zwłaszcza tak zwane lewe skrzydło. Lewe skrzydło było dla, mówiono, ludzi króla, a tych mówiono, że to skrzydło dla tych, którzy służą monarchii. O prawym skrzydle mówiono, że to jest skrzydło dla tych, którzy służą jedynie sobie. Ale zważywszy na to wszystko i mówiąc na przykład pracę w Wersalu, wszystkie rzeczy związane z Wersalem, z opatrzeniem, z budową wszystkim, to wszystko pochłaniało na przykład 18% wydatków państwa. Wydaje nam się, że to dużo, ale tak naprawdę zawarte jest też w tym wydatki na rząd, na ministerstwa, prawda? Na pracę tych ministerstw. Także wtedy to nie wygląda już tak oszałamiająco. Francja miała bardzo sprawny na tle innych państw, może poza Brandenburgią i Anglią, jeden z najsprawniejszych systemów podatkowych w Europie. Także oczywiście on miał też swoje wady. Podatki były podnajmowane i tak dalej, ale no, wydajność tego była rzeczywiście stosunkowo dobra, więc nawet w tych trudnych dniach, kiedy Francja wojuje, to kilka takich wojen w latach 70. i 90. i potem na początku wieku 18. prowadzi w Europie z wieloma państwami naraz, jakoś z blokiem państw wrogich, jakoś ciągle tych pieniędzy raczej starczało. Oczywiście, co nie znaczy, że nie było problemów, oczywiście były. Tu jeszcze odnosząc się do tej kwestii właśnie klasycyzmu i stosunku do antyku, czasy Ludwika XIV, to połowa XVII wieku, to także czas walki starożytników z nowożytnikami we Francji. Tworzą się dwa obozy w kulturze, w estetyce. Jedni starożytnicy twierdzą, że antyk pozostawił nam najdoskonalsze, niedościgłe wzory, które możemy tylko naśladować, a więc naśladować cnoty Cezarów rzymskich, naśladować cnoty wodzów rzymskich, naśladować pisarstwo znakomitych Rzymian, takich jak Cyceron, czy Catullus, czy inni twórcy, Menander chociażby, także Greków oczywiście. Umieszczać figury mitologiczne, postacie z mitologii, rzeźbić je. No i oczywiście to w plastyce, w malarstwie też będzie miało swoje odbicie. Nowożytnicy mówią, nie, nasi poprzednicy nie byli jednak szczęśliwsi od nas. To my jesteśmy najszczęśliwsi, bo żyjemy w najszczęśliwszej epoce, pod panowaniem najdostojniejszego i najlepszego z królów, Ludwika XIV, który swoimi cnotami, swoją wielkością przerasta jednak owy podwójny. To jest właśnie też jakby walka nawet na bardzo takim elementarnym poziomie o samą kulturę francuską, o to napisy na pomnikach,
Starożytnicy proponują, żeby były po łacinie. Nowożytnicy, żeby były po francusku. Nowożytnicy, wydaje się, ostatecznie wygrywają, mając dyskretne wsparcie królewskie, ale to jest bardzo charakterystyczna dyskusja właśnie o tym, czy tylko kopiować antyk, czy też tworzyć własną nową jakość, aczkolwiek opartą o tamte wzory. Tyle tylko, że z zastrzeżeniem, że kontynuując tamto dziedzictwo, my jednak osiągamy znacznie wyższy poziom. I nie są to wzory niedościgłe dla nas. To tamci mogą zazdrościć nam, że my dziś posiadamy jednak lepsze narzędzia do urzeczywistniania tych celów, które tamci 1500 lat temu sobie stawiali. Bardzo charakterystyczne. To znaczy, tutaj można powiedzieć, że Francja była i tak krajem takim stosunkowo szybko wybijającym się na te narodowe wzory, podważające łacinę. No, myślę, że to najlepszym przykładem będzie to, że we Francji już w 1530 latach przechodzi się w językach urzędowych na francuski, podczas gdy na przykład w Imperium Habsburgów, czyli w Austrii mówiąc kolokwialnie, to tam to się dzieje dopiero w latach 30., ale XVIII wieku, 200 lat później, a na Węgrzech czy w Polsce jeszcze później. Także i to mimo, że Węgry były rządzone przez Austriaków, ale to nie zmieniło tutaj nic. Jeśli chodzi o te wzory niedościgłe czy dościgłe, to była taka modna odpowiedź na to, jak podejść do tych niedościgłych wzorów właśnie klasycznych. Otóż mówiono zazwyczaj wtedy, że owszem, oni byli wielcy, ale my stoimy na ich plecach, więc widzimy dalej. Także w ten sposób można powiedzieć, że załatwiano tą sprawę i rzeczywiście nowożytnicy wygrali. I to zwycięstwo było właściwie podtrzymywane przez między innymi człowieka, który później łączył wiek XVII z XVIII. Mówiono, że to był ten człowiek był żywą historią wielkiego wieku, właśnie grand siècle Ludwika XIV, czyli Bernarda Fontenelle, który żył prawie 100 lat i znał zarówno Moliera, jak i Voltera. Także to robi wrażenie, że był łącznikiem między tymi epokami. I można powiedzieć, że dzięki niemu, ale nie tylko dzięki niemu, te wzory wielkiego wieku Ludwika XIV były jakby przekazywane cały czas i replikowane. W tej dyskusji starożytników z nowożytnikami brali udział tacy panowie z czasów wielkiego wieku, bo to był oczywiście wielki wiek wielkich nazwisk, których nazwiska znane są każdemu dziecku, także w Polsce. Jean de La Fontaine i Charles Perrault. Właśnie, mowa była tutaj, pan doktor wspominał o przyjemnościach i o związku Wersalu i rezydencji z wypoczynkiem, z rozrywkami. W Wersalu powstała też opera, no i właśnie znowu, opera francuska była też zupełnie nową jakością. Ona bardzo szybko odbiła od opery włoskiej. Generalnie opera się w ogóle nie przyjęła we Francji jako włoski wynalazek. Francuzi stawiali na taniec, nie na śpiew, a jak już postawili na śpiew, to na śpiew w języku rodzimym. Podczas kiedy we wszystkich tam Dreznach, Wiedniach, nawet Londynach śpiewano w operach po włosku, w Paryżu śpiewano po francusku. Oczywiście w Londynie jeszcze była ta wersja rodzima, czyli tak zwana mask, ale generalnie rzeczywiście tak a było. A później opera balladowa, tak, ale wiadomo, tak, że to był ten gatunek gorszy, komiczny, prawda? No to zależy, do kogo byśmy się zwrócili opinię w tamtych czasach, bo to były te, można powiedzieć, takie przykomarzania między ludźmi typu właśnie Georga Friedricha Händla z takimi bardziej narodowymi, dzisiaj byśmy wiedzieli, jak który reprezentował na przykład Thomas Augustine Arne, który nawiązał do mask, ale zgadza się. Generalnie ten styl francuski właściwie wszędzie wchodzi i rządzi, może poza właśnie muzyką, ale nawet w muzyce. I tylko nieliczne miejsca mają taką swoją bardzo wyraźną specyfikę, którą przeciwstawiają temu. Czyli byśmy powiedzieli, że może trochę Anglia, może trochę Hiszpania i może trochę właśnie Polska, Węgry. Tutaj się troszkę to zatrzymuje. Ale generalnie z tym zastrzeżeniem, że w muzyce akurat te francuskie wpływy były najmniej absolutne, to trzeba przyznać, że francuskie w style w sztuce to absolutnie dominują przez cały wiek XVIII, nawet jeszcze troszkę później. Pora zatem na muzykę, bo zbliżyliśmy się już do tematyki muzycznej. No i trzeba opowiedzieć o człowieku, który będąc Włochem stworzył właśnie operę francuską. No właśnie, oczywiście Włosi są pierwszymi twórcami opery, Camerata Florencka później
Claudio Monteverdi. Natomiast Giovanni Battista Lulli, który później po swojej przeprowadzce jeszcze jako 14-latek do Paryża właściwie zaaklimatyzował się tam i stał się twórcą francuskim. Twórcą, można powiedzieć, francuskiej opery narodowej, bo przed nim nie było twórców tej rangi. Oczywiście był jeszcze André Campras, był też Marais, byli klawesyniści francuscy, którzy może bardziej odegrali rolę w muzyce instrumentalnej. Za to Lully wprowadził pewne kanony muzyki francuskiej, mianowicie muzykę operową z wielkimi wstawkami baletowymi. Czasami była to nawet tak zwana opera ballet, czyli coś pośredniego między sztuką operową i baletową. Był jednym z najważniejszych artystów francuskich swojego czasu obok Moliera. Właściwie w pewien sposób rywalizował z Molierem i jednocześnie się przyjaźnił. Jego śmierć była dość symboliczna, ponieważ dyrygując Te Deum na cześć króla Ludwika XIV, nieszczęśliwie uderzył się batutą, a właściwie laską, bo wtedy jako batuty używano laski, w duży palec od stopy. No, zawiązała się gangrena i kompozytor zmarł w roku 1687. Nadmieniamy, że rok bieżący jest właściwie rokiem lulliańskim, ponieważ przypadają w nim aż dwie okrągłe rocznice. 385. rocznica urodzin tego geniusza muzycznego, geniusza operowego i 330. rocznica jego tragicznej śmierci. Myślę, że tak. Dziś właściwie jesteśmy na przedprożu, za 3 dni obchodzimy 330. rocznicę jego śmierci, więc warto o tym wspomnieć i warto przez cały rok bieżący będziemy starali się w miarę możliwości, zarówno w ramach Stowarzyszenia Miłośników Opery i Operetki, jak i tutaj na Zamkowych Wieczorach Książęcych wspominać tę postać, ponieważ Lully stworzył estetykę, która przyjęła się trwała, proszę Państwa, jeszcze 200 lat po jego śmierci. Ale jeżeli weźmiemy już na przykład Händla, weźmiemy Mario Dante albo Giulio Cesare, to na początku jest uwertura francuska. To jest ciekawe. Cała opera jest włoska, ale uwertura jest francuska, także też warto zwrócić na to uwagę. To samo w ogóle w muzyce tanecznej. Właśnie chciałem zwrócić uwagę na sprawę suite. Budowa typu Allemande, Courant, Sarabande, Gigue, która się przyjęła w okresie baroku, no jest typowym schematem suity francuskiej. Tak, oczywiście tam mogły być pewne modyfikacje, prawda? Menuet pierwszy, drugi, jakiś tak. Gawot czy coś, ale generalnie tak, to się zgadza, że był ten dominujący model był cały czas taki sam. Tak samo jak model koncertu Concerto włoski. Też mógł być modyfikowany, ale z grubsza nawiązywał cały czas takiego samego schematu. Pora zatem na muzykę. Usłyszymy dwa fragmenty z opery. Najpierw z opery Jeana Baptiste Lulliego, z opery Amadie. Co charakterystyczne, Lully komponował bardzo często opery oparte o wątki mitologiczne, starożytne. Ale na specjalne życzenie króla, librecista Lulliego, czyli Philippe Quinault, z którym Lully skomponował razem 11 oper do jego libret, Quinault sięgnął tym razem po romans rycerski, po powieść rycerską, hiszpańską, należącą do ulubionych lektur króla, który rozczytywał się także w Orlandzie Szalonym Ariosta i właśnie lubił te romanse rycerskie, nie tylko Don Quixote. Uwielbiał historię Amadisa z Gaul, czy właśnie Orlanda Szalonego. I oto aria WAZP z drugiego aktu Amadisa, a potem aria z opery Dardanus, Dardanu, tym razem Jeana Philippa Rameau, kompozytora XVIII-wiecznego, o którym opowiemy później.
Zaśpiewa to bas pan Łukasz Maciąg, który na co dzień jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Nauk o Ziemi, ale śpiewa w chórze Uniwersytetu Szczecińskiego, występuje także jako solista. Ma w swoim repertuarze muzykę barokową, głównie Johanna Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Henta. Towarzyszy mu jako akompaniator pan Michał Landowski. Serdecznie prosimy. Do pewnego okresu prosperity, już późne rządy chyba były kryzysem, czy tak? To znaczy, właściwie można powiedzieć, że Ludwik XIV, no rzeczywiście
Za bardzo, jak to on nawet tak powiedział na łożu śmierci, za bardzo kochałem wojnę, że dwoje mylnie lager. To były jego ostatnie słowa, przynajmniej tradycyjnie, według tradycji. I rzeczywiście tych wojen trochę było i one troszeczkę spowodowały wycofanie się jakby z tej pozycji dominującej. Wojna sukcesji hiszpańską, która jest toczona przeciwko koalicji, z grubsza mówiąc, brytyjsko-holendersko-austriackiej, ona kończy się dosyć kiepsko dla Francji. Ona kończy się w 1713 roku, jeszcze Austriacy bojują rok z Francuzami, ale no, można powiedzieć, że w tym momencie są już bardzo poważne problemy budżetowe na przykład Francji, które właściwie wygładza dopiero regent samoletniego Ludwika XV. Ludwik XV był, warto powiedzieć, prawnukiem Ludwika XIV. Ludwik XIV tak długo żył, że przejął po nim władzę prawnuk, tylko ten prawnuk był dzieckiem, miał 5 lat. W związku z tym była... Ludwik XIV przeżył dzieci i wnuki. Dokładnie, dokładnie, tak. I właśnie regencję wyznaczono wówczas. Pierwszym regentem był Filip II, książę Orleański. I on rzeczywiście, no, jakby wyprowadził, można powiedzieć, te finanse państwa na prostą. Był to człowiek, o którym mówili, że był w stanie cały wieczór przebyć na orgiach i pijaństwie, a rano był w doskonałej formie do pracy państwowej. A nawet gdyby pijany, to nie można było od niego wyciągnąć żadnej tajemnicy państwowej. Także idealny polityk, chociaż może nie idealny chrześcijanin. W każdym razie od tego czasu, od właśnie regencji orlańskiej, właściwie rolę Wersalu w tym stopniu przyjmuje Paryż, dlatego że życie towarzyskie przenosi się w dużym stopniu do Palais Royal, który na początku był nazywany Palais Cardinal, zbudowany w XVII wieku przez kardynała Richelieu, ale później został jakby przekazany Orleanom i Orleanowie rzeczywiście tam robili od śmierci Ludwika XIV, czyli od roku 1715, tam takie bardzo luźne, nieformalne imprezy, które właśnie wyznaczają, jakby można powiedzieć, troszkę, no może nie nową epokę, ale nowy styl. Jakby. W tym momencie Paryż trochę nadrabia opóźnienia w stosunku do Wersalu, jeśli chodzi o produkcję stylu, jeśli tak można to określić. Także zaczyna się regencja i mówi się o tym, że zaczyna się wiek filozofów bardziej niż wiek Ludwika XIV i nie bez kozery o wieku XVIII regencji mówi się raczej wiek Voltaire niż wiek Ludwika XV, mimo że Ludwik XV przecież nadal jakieś znaczenie kulturowe jak najbardziej miał. Też rządził dość długo, bo około wieku, tak. Ale to czas Ludwika XV, a wracając jeszcze do XIV, no to no, miał niewątpliwy wpływ na rozwój sztuki, zwłaszcza sztuki muzycznej, bo przecież właśnie Jean-Baptiste Lully, André Cantat, Marais, Charpentier, którego fanfarę słyszeliśmy, tak, kiedy wkroczyliśmy tutaj do sali. De La Lande, którego muzykę mogli Państwo podziwiać na samym początku, przez te pierwsze kilkanaście minut, zanim się jeszcze rozpoczęło spotkanie z widokiem Wersalu, słyszeli Państwo utwory, no nie wypada w takim towarzystwie użyć określenia pisane do kotleta, ale powiedzmy pisane do pieczonego ućca albo combra baraniego, ponieważ one nazywają się Le Super du Roi. Królewskie obiady, królewskie kolacje, one były pisane do posiłku. I orkiestra grała, kiedy król zajadał z apetytem. Przez te kilkadziesiąt minut przynajmniej trwała ta suita muzyczna, bo to były właśnie suity, o których wspomniał pan doktor Napierawa. Suity muzyczne, ich jest niezliczone mnóstwo. One są właśnie autorstwa Michela de La Landa. Tutaj interesujące jest to stwierdzenie, że wiek XVIII będzie wiekiem filozofów. No właśnie, a czasy Ludwika XIV, czyli wiek XVII, to okres muzyki, tam Lully, który wpłynie tak bardzo silnie na późniejsze stulecia nawet rozwoju muzyki francuskiej, oraz plastyka.
Ale też literatura, Molière, którego protektorem jest Ludwik XIV, przynajmniej do pewnego stopnia, ale rzeczywiście literatura bardziej i filozofia rozwiną się i będą lepiej znane w całej Europie. Literatura francuska i filozofia, sztuki pisane w wieku XVIII, a wiek XVII to właśnie chociażby te wspaniałe posągi, te rzeźby, tu widzimy chociażby rzeźbę Gianna Lorenza Bernini'ego, więc też niezwykle uznanego twórcy w opiece Ludwika XIV. Tak, a więc protektor sztuk. Tak? Ludwik XIV jako protektor sztuk. No i właśnie Król Słońce, może warto przypomnieć skąd ten przydomek. Tak, znaczy, oczywiście jeżeli chodzi o Ludwika XIV jako protektora sztuk, to oczywiście on sprawił się znakomicie. To chyba jedyny król, który oddał swój właściwie swój dom artystom. Także właściwie przekazał im Louvre. Może nie cały oczywiście, ale duży kawałek Louvru i tam oni mogli spokojnie tworzyć, malować. Wydaje mi się, że Ludwik XIV generalnie najbardziej chyba był nastawiony na sztuki plastyczne, ale to są, to można by się długo to zbierać, czy teatr, czy muzyka, czy sztuki plastyczne. No i taniec. No i taniec oczywiście, w którym sam brał czynny bardzo długo udział. Od najmłodszych lat właściwie, no może nie najmłodszych, ale od takiego większego pokolenia, od takiego dziesięciolatka. Symbol solarny to jest bardzo ciekawa rzecz. Właściwie to się odnosiło pierwotnie do ideologii absolutystycznej. Otóż absolutyzm we Francji, zazwyczaj jak myślimy dzisiaj absolutyzm, to mówimy sobie, no tak, czyli taki totalitaryzm. Otóż nie. Absolutyzm nie był totalitaryzmem. Absolutyzm był zasadniczo rewolucyjną ideą, która nam się wydaje czymś oczywistym. Nam się to nie wydaje rewolucyjne i zaraz będzie widać dlaczego. Otóż absolutyzm głosił nie mniej, nie więcej, tylko to, że jedynym człowiekiem, który podejmuje decyzje polityczne jest król. Pewnie, nie? Byśmy powiedzieli. Ale wcześniej zdarzało się, że w imieniu Francji różni wielcy panowie się pojawiali i oni przewodzili. Także absolutyzm miał ostrze antyfeudalne. W ciągu XVII wieku szlachtę zaproszono na dwór, poddano takiej powiedzmy kontroli i w ten sposób absolutyzm się rozwijał. On miał też swoje oblicze takie powiedzmy szerszej bazy urzędniczej, czyli mieszczańskie. Coraz więcej było tak zwanej szlachty sukni, czyli noblesse de robe, czyli mieszczan, którzy za zasługi dla państwa także dostają tytuły arystokratyczne. W jakimś czasie ciężko się już było połapać, który jest szlachtą miecza, czyli tą prawdziwą szlachtą, a kto jest tą szlachtą nową szlachtą sukni. No i rzeczywiście, więc ten absolutyzm, który nam się wydaje taki stary, miał ostrze bardzo modernistyczne w pewnym swoim aspekcie. Jeśli chodzi o symbol solarny, to nawiązywano tutaj do tych wszystkich ideałów monarszych, jakie można było znaleźć zarówno w tych książkach czysto absolutystycznych, jak Jeana Bodena, sześć ksiąg o Rzeczpospolitej. To oczywiście nie chodzi o Rzeczpospolitą Polską, tylko po prostu o Republikę, czyli po prostu o państwo. To jest niestety słowa znacząc coś innego w tamtych czasach niż teraz. Teraz konstytucja to papier, a wtedy konstytucja to był ustrój, także na przykład wszystko inaczej. Tak? Towarzystwo to wtedy było społeczeństwo, a dzisiaj towarzystwo to jest towarzystwo, tak? Jakiś klub. Koteria. Tak. Wszystko inaczej, tak. Także, ale zarówno w tych książkach absolutystycznych jak Bodena, albo jeszcze bardziej Cardena, ale Bretta, do tego nawiązywał także ta symbolika solarna. Dlatego, że Cardin Lebret powiedział, że władza powinna być niepodzielna jak punkt w geometrii. Także jest taki jeden punkt, powiedzmy, który jakby jest źródłem tej władzy. No i tutaj jesteśmy już blisko do tej symboliki solarnej dosyć, dlatego że jeżeli stawiamy jeden z taki absolutny punkt, od którego się wszystko odnosi, no to jest jak Słońce i planety. I Ludwik XIV do tego jak najbardziej świadomie nawiązywał i też jak najbardziej Słońce i planety, takie zabawy były na dworze. On występował jako Słońce, w masce Słońca lub w całym kostiumie Słońca, a inni jako planety. Tańczył w balecie, partię Słońca, tak. Dokładnie. Tak, wokół którego wirują planety. Dokładnie. I do tego można jeszcze tak na koniec dodać, że nawiązywali później filozofowie, bo to światło absolutyzmu zostało potem zamienione na światło więcej. Symbole solarne były używane także przez
kluby, przez kawiarnie, przez literackie, filozoficzne, przez masonerię, przez wiele towarzystw tego typu też. Zresztą z tego, co się orientuję, to w Parku Wersalskim są założenia poświęcone poszczególnym bogom identyfikowanym z planetami, znaczy Wenerze, Marsowi, Merkuremu, Jowiszowi i tak dalej. I jest jakaś idea w tych założeniach, posągach, fontannach poświęconych poszczególnym bogom. To właśnie też wiąże się chyba z królem, który stał w centrum i planety, czyli satelity. Jak najbardziej, tutaj symbolika jest taka bardzo wdrażana z pełną premedytacją, można powiedzieć. Czyli król miał nawet plany przechadzek po ogrodzie, bo to była taka przechadzka sentymentalna w stylu romantycznym, tylko to była przechadzka, która miała na celu zaliczenie, obejrzenie wszystkich tych elementów parku w pewnym określonym porządku. Była to jedna z gigantycznej ilości gier i zabaw, które łącznie z ceremoniałem polskim wymyślił dla dworaków, żeby nie myśleli o spiskowaniu, tylko właśnie o tym udzielaniu się na dworze. Także to, co zostało jakby, jeśli chodzi o sentymentalizm, to warto tutaj wspomnieć, że gdyby ktoś przechadzał się tak po romantycznemu, w otoczeniu dworu i na przykład to nie byłoby najlepiej widziane, na przykład świadczyłoby o marzycielstwie, a to nie była dobra cecha według jakby wielkiego stulecia Ludwika XIV. Na przykład odradzano niektóre zachowania, typu na przykład wyłanie kijkiem, jak czasem się robi, prawda? Jak się siedzi na ławce i długie tym kijkiem ziemi, czy laską, czy czymś takim, było to uważane za objaw marzycielstwa i takiego, no takiego niezbyt interesującego zachowania. No tak, bo stawiano na racjonalizm. To jest właśnie ten przypadek, że barok we Francji to klasycyzm i racjonalizm, czyli rzeczy, które nie od razu nam się kojarzą z barokiem. Z barokiem raczej kojarzy nam się chaos i rozwichrzoność. Tu możemy podziwiać właśnie z lotu ptaka, chciałbym się powiedzieć z punktu widzenia słońca, z góry pałac wersalski. Widzimy dalej w tle miasto Wersal. No i teraz przelatujemy nad pałacem i patrzymy w drugą stronę. Widzimy właśnie park, o którym była mowa, wielki kanał, który Państwo widzieli na samym początku prezentacji, jeszcze wtedy, kiedy był budowany, po którym pływały stateczki. No i właśnie, park i założenie ogrodowe. To jest wzór ogrodu francuskiego. Ogrodu, w którym rośliny, zwłaszcza krzewy ozdobne, są przycinane w bardzo specyficzne kształty, geometryczne, nienaturalne, to znaczy niespotykane w przyrodzie na co dzień. One same z siebie tak nie powstają. Są wynikiem pracy ogrodników. Zostanie temu przeciwstawiony za 100 lat ogród angielski. Właśnie skąd ta idea ogrodu francuskiego, skąd pomysł, żeby tak właśnie kształtować rośliny? Znaczy, taki jest duch stulecia, że kultura ma mieć przewagę nad naturą. To, co jest właśnie culturel i artificiel, tak? Czyli to sztuczne, to związane ze sztuką w tym sensie, i kulturowe ma być dominujące nad naturalnym. Tylko, że oczywiście to nie było takie proste. Co chwilę wybuchu mentalizmu mamy już na początku XVIII wieku Prévost de Xila i powieści romantyzujące, byśmy powiedzieli, mów się zresztą o sentymentalizmie już wtedy, pierwszy. Historia Manon, tak? Dokładnie, na przykład historia Manon Lescaut. Chyba de Grier, tak. Tak, dokładnie, też, jak najbardziej. Zresztą to jest właśnie Xila. Tak. Tak, i właśnie, więc można powiedzieć, że do pewnego stopnia no jakby akcja, tak samo w kulturze, jak i w polityce, wywołuje reakcję, prawda? Czyli dominujący ten motyw jak najbardziej racjonalistyczny był. Zresztą Ludwik XIV, można powiedzieć, reprezentował w sensie politycznym ten racjonalizm właśnie wczesny, który jest jakby niezależny od empirii. Bo jeżeli z filozoficznego punktu widzenia spojrzymy na tamte czasy, to racjonalizm ten wczesny, kartezjuszowski i tak dalej, to on jest a priori przede wszystkim. Rozwiązania a priori dominują tutaj. Jak dopiero syntezę tych dwóch kierunków dokonają dopiero Wolter, Kant i inni filozofowie trochę później.
dopadają syntezy empiryzmu angielskiego, właśnie Berkeleya, Locke'a i tak dalej, z tym starym racjonalizmem francuskim. I to, co my dzisiaj nazywamy racjonalizmem, to jest dopiero ta synteza, a nie to, co XVIII-wieczna. Tak, dała się na syntezę. Tu widzimy właśnie te rozkoszne oranżerie pałacowe, ogrody francuskie, próbę poddania natury kulturze i ręce człowieka. Za chwilę przejdziemy do Jeana Philippe'a Rameau i do kolejnej porcji muzyki. Muzyki tym razem XVIII-wiecznej, tu jeszcze kilka widoków z parku. No, trzeba przyznać, że te rozwiązania do dziś trwają, tak? W niektórych miejscach nawet bardzo współcześnie, chociażby w Szczecinie na Klombach, w okolicach Urzędu Miasta, czy chociażby na Jasnych Błoniach, widzimy bardzo podobne też sposoby kształtowania przestrzeni ogrodowej czy parkowej. Więc to widać też jest jakieś długie trwanie owych założeń. No i tu te przepiękne baseny i fontanny, których tak wiele jest tam. Pan doktor napierał uwagę na to, że czasami jedna fontanna działała, a druga już nie. No to związane z tymi ograniczonymi zasobami wody, przepustowości, tak? Fontanny poświęcone bóstwom mitologicznym. Tak, tutaj była fontanna Latony, uruchomiona jako jedna z pierwszych. Ta rycina pochodzi z 1678, więc parę lat jeszcze przed oficjalnym otwarciem wszystkiego. 82 to był. To znaczy to jest proces jakby, to jest cały proces, nie jeden fakt przenosi dworu do Wersalu. Cały dwór jest przeniesiony do Wersalu dopiero w 1682 roku, ale to się dokonywało stopniowo. To jest na przykład, no można bardzo nieładne, nie można było wymyślić, jak zrobić salę reprezentacyjną i tak dalej. Tego nie było długo. Kłopotów było co niemiara, krótko mówiąc, tą budowlą nieładnych. Można było wymyślić, jak zrobić salę reprezentacyjną i tak dalej. Tego nie było długo. Kłopotów było co niemiara, krótko mówiąc, tą budowlą. Zresztą warto przy okazji, myślę, wspomnieć, że jak my myślimy o Wersalu jako o wielkim luksusie, no to oczywiście apartamenty króla, królowej, tak. Apartamenty jakichś oficjalnych metres też. Jakichś ulubieńców króla, tak, ale generalnie najwięcej książęta, którzy mieli mnóstwo pieniędzy, zadowoleni mieszkać w Wersalu, ale we własnym pałacu. Jeżeli nie mieli aż tyle pieniędzy, to starali się o pokój lub dwa w Wersalu. Te pokoje były zazwyczaj bardzo małe. One były dzielone, te, które my pokoje widzimy, jak zwiedzamy dzisiaj Wersal, one były dzielone. Także to nijak nie mamy tego wrażenia dzisiaj. Ale trzeba sobie wyobrazić, że te pokoje były dzielone i jeżeli ktoś miał tam dwa straszliwe, przyciasne pokoiki, to był bardzo szczęśliwy, że jest blisko dworu i w ogóle. Większość osób miała tam jeden pokoik, w ogóle malutki, ścisły, potworny, zapach nie najlepszy, bo nowicjusze w Wersalu, a Wersal był przez wiele dni w roku otwarty dla interesantów i dla ludzi, którzy po prostu chcieli króla zobaczyć, nawet nie interesantów. Łatwiej było dojść do króla człowiekowi, no przynajmniej szlachcicowi, ale albo nawet mieszczaninowi, niż dzisiaj do prezydenta Francji. Więc jak nowicjusz starał się w Wersalu i nie znalazł toalety, to chyba nie muszę mówić, jakie zapachy później się zdarzały w pałacu. Także niewygodnie, zabaw mało, dużo pracy, dużo takich nudnych dosyć gier, które zostały wymyślone, dużo przepychania się o to, kto będzie jadł kolację siedząc obok króla, żeby móc szepnąć mu słówko o jakimś tytule arystokratycznym, który gdzieś zaginął dla rodziny, a powinno się go przywrócić, o jakieś sprawy finansowe czy pomoc dworu. I o to się rzeczywiście kłócono, albo po prostu, żeby być widocznym blisko króla. O takie rzeczy się kłócono. Także nie było to specjalne luksusowe miejsce, jak się często mówi. I często Wersal był miejscem bardzo smutnym, kiedy toczyły się wojny. No przecież ci wszyscy oficerowie to byli właśnie mężowie, ojcowie i synowie dworek, prawda? I dworzan. Więc no, bywało bardzo smutno na dworze wersalskim.
Ja zwracam Państwa uwagę tutaj na te detale, które widać, zarówno rzeźby, bardzo wysoko posadowione, więc właściwie nigdy nie oglądamy ich na co dzień z tak bliskiej odległości, albo z kolei ta rozkoszna ryba w fontannie, też niezwykle bardzo dokładnie, pieczołowicie oddana, ale też której aż tak blisko zobaczyć nie możemy. Tymczasem tam mamy bardzo dużą dbałość właśnie o detale. To też charakterystyczne dla tej sztuki. Jeszcze jeśli jesteśmy przy dworze, no to właśnie miejsce intryg, prawda? Dwór jako nieustające kłębowisko różnych sprzecznych interesów wokół króla. Tak, to, tych afer dworskich trochę było. Najpaskudniejsze, czyli związane z truciznami, bo było też takich trochę, zakończyły się w 1691 roku, jak wreszcie Ludwik XIV zmiłował się nad dworzanami i wyrzucił Madame de Montespan z dworu, która była zamieszana w kilka afer trucicielskich. Dzisiaj to było wyśmiewane na całym dworze, jak księżna de Zuirsen miała aferę trucicielską w początkach XVIII wieku na dworze hiszpańskim, to mówiono, że francuska choroba się wlała do Hiszpanii. Także choroba trucicielska, tak jak z trucicielskością, że tak powiem, to, że kojarzono wcześniej Włochy, tak później właśnie Wersal, więc król miał tego dosyć i ją wyrzucił, wtedy było lepiej. No, ale zdarzały się intrygi, na przykład próbowano otruć za czasów Ludwika XV, próbowano otruć Markizę de Pompadour, która była jego metrysą. Później była właściwie jego, przez dwa lata była jego metrysą, później była właściwie jego doradcą tak naprawdę, takim mieszczańskim doradcą, gdyż ona, ponieważ była mieszczką, była bardzo źle znoszona na dworze i w związku z tym miały miejsce nawet takie nieprzyjemne kwestie, jak próba jej otrucia. Prawdopodobnie z inicjatywy syna Ludwika XV, czyli Wielkiego Delfina, który nie został nigdy królem, bo zmarł w tym samym roku, co jego wróg, czyli Markiza de Pompadour w 1764 roku. A tak, dlatego po Ludwiku XV, panował Ludwik XVI i jego wnuk. Pora zatem na Jeana Philippe Rameau, wielką postać późniejszych już czasów, czyli czasów następnego lokatora w Wersalu, Ludwika XV. Zanim przejdziemy do czasów Ludwika XV i XVIII-wiecznych dziejów Pałacu Wersalskiego, no to właśnie sylwetka Jeana Philippe Rameau, prowincjusza z Dijon. Tak, z Dijon, z pięknego miasta, które dzisiaj często kojarzymy z musztardą Dijon, ale... Wtedy też, no właśnie tak. Ale przede wszystkim no, o Jeanie Philippe Rameau pamiętam jako o kompozytorze, klawesyniście, no bo znane są jego utwory klawesynowe, często grane, a ostatnio także nagrywa się jego opery, wielkie opery, pewno spektaklowe, takie jak Dardanus, jak Castor i Pollux, czy nawet jego ostatnia opera Boready. Kompozytor ten był w pewnym stopniu kontynuatorem sztuki Jeana Baptista Lullier'ego, a z drugiej strony właściwie powstał pewien konflikt, to jest pewna wojna operowa pomiędzy zwolennikami starej szkoły, czyli szkoły Lullier'ego i tym, co wprowadził nowego Rameau. Ponieważ Rameau nie był naśladowcą Lullier'ego, wprowadził wiele elementów nowych. Jego muzyka była bardziej dynamiczna, bardziej burzliwa. Niektórzy mówili złośliwie, że to jest muzyka hałaśliwa, że to jest muzyka barokowa. Tak, właśnie tego słowa używano wtedy, chociaż oczywiście no, nie była to... W negatywnym sensie. Tak, w negatywnym sensie nie była to pełna samoświadomość tamtej epoki. Że cała muzyka wtedy powstająca z naszego punktu widzenia jest barokowa, ale właśnie barokowość zarzucono Rameau. Zarzucano mu, że jego scena snu jest zbyt usypiająca. Ale co ciekawe, właśnie dwa konflikty wybuchły za życia Rameau. Jeden konflikt, to znaczy lullistów i ramistów, o którym no już troszkę wspomnieliśmy, wybuchł za czasów jego młodości, kiedy w miarę wczesnej twórczości, kiedy doszło do starcia tych zwolenników
sztuknia mniejszej zwolenników Liliego ze zwolennikami muzyki Rameau, kompozytora Nowego. Tak, uznano go za bezczelnego młodzika, który miał już 50 lat. Tak. Znaczy jest to niesamowite. Rameau jest w ogóle niesamowitą postacią, bo przez pierwsze lata był właściwie przede wszystkim teoretykiem muzycznym. I troszkę też komponował dzieł organowych, klawesynowych, a na opery właściwie takie pełnoskalowe dzieła wokalne przerzucił się później. Rameau był też jednym z pierwszych kompozytorów francuskich, który miał więcej do czynienia z salonami, no powiedzmy, burżuazyjnymi, mieszczańskimi niż z dworem. I to też jest taki trochę znak epoki. Rameau bardzo wiele zawdzięczał opiece dzierżawcy generalnego La Poubliniera. Mają Państwo go wypisanego tutaj właśnie na slajdzie. Dokładnie. Wracamy do sprawy podatków. Który był dokładnie, on był dzierżawcą podatków, był bajecznie bogaty. Jego imprezy, dzisiaj byśmy powiedzieli, były znacznie lepsze niż Ludwika XV. Poplinie go wypromował. Wypromował Rameau jak najbardziej, ponieważ u La Poubliniera zbierali się filozofowie, tacy jak z Wolterem na czele. To identyfikowano muzykę Rameau początkowo z tym reformatorską burzą mózgów. Można powiedzieć, że ta dynamika, o której wspomniałeś, to właśnie jest bardzo było wyraźnie identyfikowane z tym, że to są te poglądy no, rewolucyjne, nie oczywiście, ale reformatorskie, mocno agresywnie reformatorskie. I Lully, który jest bardziej statyczny, był identyfikowany z konserwatyzmem. Można powiedzieć, że tak samo. Wiekiem. Dokładnie to samo się manifestowało w stroju. Mała peruka reformatora kontra wielka peruka ludy z epoki wielkiego wieku. Później rzeczywiście tych kłótni muzyczno-ideologicznych jednocześnie, bo muzyka była niesłychanie ważna w tamtych czasach dla ludzi, chyba ważniejsza nawet niż dla nas. Właśnie dlatego, że niesłychanie się identyfikowano z nią i nie było takiej opinii, że każdy sobie może słuchać jaką chce, tylko uważano raczej, że ona powinna być taka lub taka. Także kiedy Rameau później już ci ramiści i luliści, można powiedzieć, w latach 50. się ze sobą godzą, to istnieje wobec inwazji muzyki włoskiej, istnieje jakby ich zgoda i wspólny atak na muzykę Piccininiego, który stanowił jakby ten impet muzyki włoskiej. To są już trochę lata późniejsze, to są lata 60. A później jest jeszcze jeden konflikt piccininistów z gluchistami, ale to jest jeszcze inna. I Rameau jest ten trzeci konflikt, tak. A ten był z Piergolesi, a nie z Piccininim. Zwolennikami Piccininiego, ale bardziej wyciągano na sztandary operę Pergolesiego jako muzykę włoską, tak? Też, tak. Znaczy, Rousseau twierdził, że Francuzi w ogóle nie mają muzyki, istnieje tylko muzyka włoska, prawda? Dokładnie, znaczy on starał się nawet w dywanie Village naśladować muzykę włoską z marnym skutkiem, jak zazwyczaj mówią. Rousseau, tak. Natomiast mówiono o Piccininistach, ale to oczywiście nie znaczy, że oni nie promowali innej muzyki, zwłaszcza z Neapolu, tak. Ale nie tylko z Neapolu, w ogóle z całych Włoch, także Pergolesi jak najbardziej też się tutaj łapie, ale generalnie mówiono o konflikcie ramistów i piccininistów. Także Rameau był być może pokojowym człowiekiem, ale pamiętajmy, że wyciągano go na sztandary czasem wbrew jego woli. Za chwilę dwie arie z opery Rameau, Dardanus, której już słuchaliśmy właśnie fragmentu. Opera, która wywołała kolejny etap walki, opera, która miała dwie wersje. Pierwsza była przyjęta niezbyt sympatycznie w 1939 roku, więc po 5 latach Rameau opracował drugą wersję. Nie zraził się, chociaż zraził się do niektórych numerów muzycznych i wymienił je po prostu na inne, więc częściowo są to dwie różne opery, warto posłuchać obu wersji. Przypomnijmy, że Dardanus to legendarny protoplasta Trojan. No i właśnie, historia oparta jest trochę na Eneidzie Wergiliusza, a trochę na Jerozolimie Wyzwolonej Tassa, a więc znowu nie na antyku do końca, tylko na wersjach literackich, a zwłaszcza na tej najsłynniejszej chyba historii przygodowej, rycerskiej, najsłynniejszym romansie rycerskim, jakim jest Jerozolima Wyzwolona Tassa z przełomu XVI i XVII wieku. Wysłuchamy znowu tych dwóch arii w wykonaniu pana Łukasza Maciąga, śpiewającego basem, i pana Michała Landowskiego, który akompaniuje przy fortepianie. Musica
Paryża w czasach regencji i potem właściwie Ludwik XV. Jak odnosił się do Wersalu? No oczywiście Ludwik XV akurat do Wersalu odnosił się bardzo dobrze, natomiast i bardzo nadal chciał, żeby Wersal odgrywał rolę główną, ale jakby to przesunięcie, jakie się dokonało za regencji, ono już właściwie się nie wraca. To znaczy najtęższe umysły epoki są bardziej związane już z Paryżem, a nie z Wersalem. Tak jak jeszcze w 1937 roku bodaj René d'Argenson pisał swoje właśnie takie porady o to, jak można by zreformować Francję, właśnie gdzie pisał właściwie do dwóch dworaków te rady. Tak późniejsi, tacy jak trochę późniejsi twórcy, albo tacy, którzy później osiągnęli sławę, niekoniecznie późniejsi metrykalnie, czyli na przykład jak Montesquieu na przykład, albo Voltaire, to oni już pisali właściwie dla szerokich rzesz odbiorców, dla Paryża. I to jest pewien wyraźny znak epoki, ale to oczywiście nie oznacza, że życie dworskie zamarło, czy coś w związku z tym. Jak najbardziej odbywały się przedstawienia teatralne, którym bardzo patronowała Madame Pompadour, więc życie dworskie kwitło. Notabene nasze stroje dzisiaj stąd nawiązują do epoki Ludwika XV, tak są w stronę lat 60., późnych 50., wczesnych 60., XVIII wieku, to są dobre lata Ludwika XV i do czasów ostatnich dużych dzieł Jeana Philippa Rameau, można powiedzieć, także jednocześnie. Także to są stroje rekonstrukcyjne, które jak z tej dekady pochodzą. Natomiast jeśli chodzi o samo życie dworskie, to owszem, ono nie przybierało już takiego rozmiaru, fety dworskie nie przybierały już takiego rozmiaru i zasięgu, jak za czasów Ludwika XIV, ale też jakby potrzeby epoki były trochę inne i było takie powiedzenie w tamtych czasach, że jeżeli chodzi o krytykę dworu i tego sposobu, jak dwór jakby rządzi Francją, to za Ludwika XIV nie mówiono nawet szeptem, za Ludwika XV krytykę wyrażono półgłosem, a krytyka głośna jest za XVI. Także tak można powiedzieć z grubsza. No i ten paryski ośrodek intelektualny, który się emancypuje od Wersalu, jest jednak ośrodkiem krytycznym wobec monarchii, wobec dworu, wobec króla, prawda? Encyklopedyści. No, Voltaire w ogóle musi opuścić Francję, ale generalnie ten Paryż staje się coraz bardziej wrogi, czyli opozycyjny wobec króla. I tak i nie, bo znaczy właściwie z grubsza tak, ale jest takie małe ale, że do lat 40., nawet później 40., te szanse na to, żeby monarchia była dobrze rządzona i jednocześnie też był wpływ filozofów na nią, żeby ona przekształcała się zgodnie z postulatami filozofów, już oczywiście abstrahując od tego, że filozofowie nie zawsze się ze sobą zgadzali, były pewne, jakby to powiedzieć, ślady tego, że starano się jednak dogadać, że oba te centra starały się ze sobą dogadać. Voltaire marzył o posadzie państwowej, o tym, żeby być dyplomatą w służbie, no właśnie, Wersalu przede wszystkim, na obcych dworach. Starał się bardzo o to stanowisko, ale Ludwik XV mu nie ufał. Mimo że Madame de Pompadour i właśnie ona przewodniczyła tej partii filozofik na dworze, także można powiedzieć, że Paryż wkracza do Wersalu trochę, no ale to też nie zawsze stanowiło tam siłę dominującą. Czasami wygrywała tak zwana partii de Vaud, czyli ta druga, ta antyfilozoficzna. No i można powiedzieć, że w latach 50. następuje takie rozczarowanie wzajemne, można tak powiedzieć, filozofów paryskich dworem i odwrotnie. I w latach 50. rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, wydaje się w 55. pierwszy tom encyklopedii. I chociaż encyklopedia, wbrew temu, co nam się dzisiaj może wydawać, nie była napisana, żeby krytykować monarchię i dotyczyła głównie techniki i nauk ścisłych, tak naprawdę większość haseł jest z tym związana, ale przebija ta krytyka jakby i tak z tego, co dotyczy humanistyki, to co byśmy dzisiaj nazwali humanistyką. Także widać rzeczywiście, że te drogi trochę się rozjeżdżają. Tak zwane drugie pokolenie filozofów, czyli już nie to Voltaire Montesquieu, tylko to następne, czyli jak właśnie Diderot, D'Alembert i tak dalej, oni są
dosyć sceptyczni wobec monarchii francuskiej. Większość z nich jest nadal monarchistami, ale już domagają się bardzo poważnych zmian. I niektórzy z nich, jak Diderot, już mają takie wycieczki w stronę republikanizmu. Pod koniec życia Diderot ulubi sobie jako wzór młode Stany Zjednoczone. I później mamy to kolejne pokolenie Condorceta i tak dalej, które jest bardzo amerykańskie, a niektóre z kolei, zwłaszcza to, które gromadziło się w Pałacu Orleanów, ono było z kolei angielskie. Takimi byli Mirabeau młodszy i starszy, to byli z kolei zwolennicy przekształcenia monarchii na wzór konstytucyjnej monarchii angielskiej. I jeszcze warto chyba wspomnieć, że w 1944 roku ministrowi Jeanowi Orly udało się jeszcze zrównoważyć budżet francuski, ale już na stałe zakwieje to wojna siedmioletnia, która się kończy w 1763 roku dokładnie. I od tego momentu monarchia ma coraz większe problemy i coraz mniej pomysłów, jak te problemy rozwiązać. Coraz częściej zmienia się ministrowie, zwłaszcza generalni inspektorzy finansowi, generalni kontrolerzy finansowi, czyli coś jak nasz minister skarbu, byśmy dzisiaj powiedzieli. I tak też będzie za Ludwika XVI. I nawet gorzej, tak. Dokładnie. Tutaj mamy wnętrza z Pałacu Wersalskiego, z apartamentu króla i królowej. Widzimy akurat komnaty Ludwika XV. Kształtujący się styl rokoko, prawda? Nie barok. Tak, to już jest zupełnie inny styl. No, niektóre te komnaty przebudowano od czasu Ludwika XIV, niektóre pozostały. Tutaj już widzimy chyba styl drugiej połowy wieku XVIII, a jeszcze inaczej będzie wyglądać za czasów Ludwika XVI i Marii Antoniny. To już jest, właśnie mamy pokój Marii Antoniny. To już jest taki styl bardziej delikatny, lekki. Wkroczą elementy sentymentalne, pasterskie, suknie kobiece staną się właśnie tak bardziej luźne, powierne. Oczywiście, ale jeszcze zanim się to dzieje, to właśnie wkracza to rokoko. Jest wielka dysputa, czy rokoko stanowi kontynuację baroku, czy też inna jego inną wersję, czy też zupełnie inny styl. Osobiście byłbym zwolennikiem z tego, że jest to kontynuacja, tylko troszkę na inną modłę, czyli właśnie na taką modłę salonową, mieszczańsko-filozoficzną. I stąd bierze się ten taki mniejszy monumentalizm rokoka, ale generalnie podstawa jest taka sama. Tak, więc można powiedzieć, że rokoko było pierwszą taką, tak jak mówiliśmy o muzyce Rameau, to mamy też takie, zresztą muzyka Rameau bardzo często łączy się z rokokiem, w sensie takim ideowo-filozoficznym, że to jest ten objaw zmiany, tak samo jak ta muzyka rozwijana w Niemczech, zwłaszcza w Niemczech, o nazwie Galland. Ona także, zwłaszcza na dworze Fryderyka II. To jest jakby no, taki, można powiedzieć, syndrom zmiany. Zmiany w sposobie myślenia, muzyka coraz mniej ściśle kontrapunktyczna, coraz bardziej właśnie odwołująca się do nieokiełznanych emocji, ornamentyki takiej bogatej, trochę drobniejszej formy. Także można powiedzieć, że tak jak to zazwyczaj jest w dziejach ludzkich, łączą się wszystkie dziedziny ludzkiej działalności w jedną całość. I tą zmianę właśnie rokokowo-filozoficzną bardzo tutaj wyraźnie widać. Staje się bardziej kameralne do wykonywania też w domu, w bogatych domach mieszczańskich, prawda? Sonaty wymagające wykonania tylko przez dwóch wykonawców, na przykład flecistę i pianistę, natomiast wcześniej te wielkie zespoły orkiestrowe były dostępne tylko królowi arystokracji, którzy mogli opłacić taką ilość muzyków. Pod Paryżem znajduje się Wersal, a pod Szczecinem... No, niektórzy nazywają, ze względu na układ ulic, Szczecin Paryżem Północy. Czy Państwo wiedzą, jaki zabytek barokowy, właśnie mający pewne analogie, przynajmniej w sztuce barokowej, do Wersalu, znajduje się pod Szczecinem? Zabytek o charakterze pałacowym. Przejdźmy przez bramę. Jest to pałac Pałac w Stolcu. Brawo, tutaj Pani odpowiadają. Pałac w Stolcu. Z tego co wiemy, to
Niedługo Pałac Stolsu odzyska swój blask i nie wiem, może ktoś tutaj jest związany z Pałacem Stolcu na widowni. Czy mamy Państwa ze Stolca na widowni? Witamy serdecznie. Proszę się pokazać. Proszę. Państwo Siemieccy, tak? Nasi tutaj szczecińsko, podszczecińsko, stoleccy Ludwik i Maria Leszczyńska. Wielkie brawa! Wiemy o Państwa planach właśnie w przyszłości dotyczących tego obiektu i tego, żeby właśnie uczynić z niego taki szczeciński czy podszczeciński Wersal. Obiecujemy, że będziemy pilotować, popierać, pomagać i działać właśnie wspólnie na rzecz takiego kierunku rozwoju tego wspaniałego zabytku.